mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Witajcie w moim domu wariatów! Bartłomiej, wyjechałem z Łoczywa koło Garwolina, numer 10. Drodzy koleżanki i koledzy, trasa jest wyższa, Wisła 1200, czekamy na was w Wiśle. Wyższa? Extreme czy zwykły? Nie no, bez przesady, takim szybkim też nie jestem. Pytam się po prostu. Na spokojnie. Większość ludzi z Extreme znam, ale nie wszystkich. Debiutujesz w ogóle w Ultra, czy debiutujesz na Wiśle? Tamten był pierwszy start, teraz jest drugi. W zeszłym roku, tak, jechałeś? No. Jaki czas miałeś w zeszłym roku? No nie udało mi się ukończyć. A, czyli masz porachunki? Tak. Dokładnie. Trzeba wyrównać, odebrać koszulkę. I jak te porachunki do tej pory wychodzą? No, jeszcze kawałek i będzie pełna Wisła. Jak tą trasę oceniasz do tej pory? Fajna, turystyczna. Podoba mi się. No ale tempo masz takie, powiedziałbym, sportowe raczej niż turystyczne. A no, sportowe tempo, a turystyczny będzie odcinek. Zaraz będzie dłuższa przerwa i poodpoczywamy. Ale co, do Bydgoszczy czy dalej gdzieś? Nie, do Bydgoszczy. No to już niedaleko macie do Bydgoszczy. No, ale i co, i tu nocleg w ogóle? Czy... No nocleg, jak widać, mata i śpiwór. A, czyli niekoniecznie w Bydgoszczy, gdzie padniesz, tam padniesz. Nie no, bym chciał prysznic cywilizowany wziąć. Okej. Tak wygląda dzisiaj moje spanie. Jest zajebiście jak na razie. Trochę mi się chce spać, zaraz się idę myć. Rower już umyty. Powiedz mi, jakieś błędy popełniłeś w zeszłym roku? Dlaczego nie ukończyłeś? Ukręciłem korbę. Czyli co, mocniejsza korba w tym roku? No, wymieniona została, tamtej już nie jadę. Ale coś zmieniłeś w setupie? No, wszystko. Tak? Poza ramą i kierownicą. Okej, okay. No i widzę, że lemontka jest obowiązkowa. Lemontka była. Była. A ile kilometrów w zeszłym roku przejechałeś? No tak, można by powiedzieć, że do Torunia. Masz jakiś plan na cały wyścig? To znaczy, w ile zamierzasz to zrobić? Czy po prostu jedziesz? No jak Bóg da, to w 5 dni. 5 dni. Czyli to jest 5, 120, dobrze mówię, 120 godzin. No, 130. Okej. Trasa cię czymś zaskoczyła do tej pory, bo jedziecie zupełnie inną trasą. Zresztą zresztą tego kawałka tak czy tak nie jechałeś. Tego nie znałem. Ale to jest i tak zupełnie inny. Ani kilometr się praktycznie nie pokrywa. No, poza... z Włocławkiem się zaraz połączy. Aha. A tam ten odcinek już ma. Także jak na razie jest dobrze, niestety nie nagrywałem żadnych z trasy, bo była wymagająca trochę.
życzę Ci powodzenia w takim razie. Epickie jakieś machnięcie do kamery, proszę. Trzymaj się, powodzenia. Do zobaczenia. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła!